Ani gorąca, ani ciepła woda nie zawiera metali ciężkich, ani innych szkodliwych związków występujących w zimnej wodzie wodociągowej. Oznacza to, że szklanka ciepłej wody zaraz po przebudzeniu może zdziałać cuda dla Twojego organizmu. Usuwa toksyny, pobudza trawienie, łagodzi podrażnienia gardła, zapobiega starzeniu się i trądzikowi, pomaga schudnąć. A jeśli dodasz trochę kurkumy do ciepłej wody, wszystkie te korzyści podwoją się. Jak dokładnie? Dowiesz się, oglądając ten film. Kurkuma to jedna z najzdrowszych przypraw, ponieważ ma silne właściwości przeciwstarzeniowe, przeciwzapalne, przeciwutleniające. Może być pomocna w leczeniu wielu chorób. Głównym składnikiem tej przyprawy, który nadaje jej wszystkie te dobroczynne właściwości, jest kurkumina. Jej niesamowite działanie zostało potwierdzone w tysiącach artykułów naukowych. Oto 10 powodów, aby każdego ranka pić ciepłą wodę z kurkumą. Chroni wątrobę. Kurkuma tworzy barierę ochronną dla wątroby, z łatwością pomaga wątrobie w walce z toksynami. Ponadto kurkumina naprawia uszkodzone komórki wątroby i chroni pęcherz. Dobra dla żołądka. Kurkuma pomaga poprawić trawienie, a także pobudza wydzielanie żółci. Żółć poprawia trawienie pokarmu i utrzymuje zdrowy układ pokarmowy. W szklance wody rozpuść łyżkę kurkumy. Pij codziennie rano. Zapobiega stanom zapalnym w organizmie. Kurkuma ma właściwości przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć stan zapalny w organizmie. Zmniejsza również ból stawów. Dlatego osoby cierpiące na przykład na artretyzm powinny rozpocząć dzień od szklanki ciepłej wody z kurkumą. Chroni mózg. Skutecznie redukuje wysoki poziom hormonu wzrostu BDNF, który uważany jest za jedną z przyczyn demencji i choroby Alzheimera. Reguluje poziom cukru we krwi. Składniki odżywcze obecne w kurkumie pomagają w metabolizmie cukru w spożywanym pożywieniu, a tym samym regulują poziom cukru we krwi. Diabetycy powinni rozpocząć dzień od szklanki ciepłej wody i łyżki kurkumy, która pomoże im utrzymać i kontrolować poziom cukru we krwi. Wzmacnia system odpornościowy. Kurkuma zawiera endotoksyny, które pomagają wzmocnić układ odpornościowy. Spożywana codziennie ciepła woda z kurkumą zapobiega występowaniu grypy i innych infekcji organizmu, zwłaszcza wirusowych. Poprawia wygląd skóry. Pozytywne działanie kurkumy na skórę jest dobrze znane, ponieważ jest niezbędnym składnikiem stałej pielęgnacji skóry. Codzienne picie szklanki ciepłej wody z łyżką kurkumy rozjaśni Twoją skórę. Składniki odżywcze zawarte w kurkumie oczyszczają krew i eliminują toksyny z organizmu. Alkalizuje. Jako zasadowa kurkuma neutralizuje kwaśne środowisko organizmu. Kwasowość jest ściśle związana z rozwojem raka. Walka z rakiem. Kurkumina jest bogata w przeciwutleniacze i dlatego jest skuteczna w walce z rakiem. Łagodzi zapalenie stawów. Według badania pacjentów z 2012 roku kurkumina jest silniejsza niż diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym stosowanym w leczeniu bólu i obrzęku stawów. Mam nadzieję, że przekonałem Cię, że kurkuma to świetna alternatywa dla wody cytrynowej, zwłaszcza jeśli chcesz urozmaicić swój poranny rytuał. Czy piłaś kiedyś wodę z kurkumą? Napisz w komentarzach.